Mamy najdroższy prąd w całej Europie. Obecnie za 1 MWh 160 euro. Mamy państwa europejskie, gdzie ten prąd jest nawet 4 razy tańszy, prawie 5 razy tańszy, a u nas 160 euro za megawattogodzinę. I skąd się to bierze? Czy to przypadkiem się tak wydarzyło, że nikt nie był w stanie tego przewidzieć, nikt nie był w stanie temu przeciwdziałać? Nie, nie jest to przypadek. To jest oczywiście tragiczna polityka Unii Europejskiej, ta zupełnie niepotrzebna nam transformacja tak zwana energetyczna, złe decyzje PiSu i Platformy, które doprowadziły do tego, że zgodzili się na to całe Fit for 55, zgodzili się na zamykanie kopalń, zgodzili się na odchodzenie od węgla, do tego podatki, które opłaty mocowe, akcyza, VAT, które jeszcze bardziej zwiększają ceny prądu. W efekcie mamy najdroższy prąd w Europie. Żadne inne państwo sobie z tymi tematami nie radzi gorzej niż Polska.